No cześć, gramy na Terana. A rozdzielę proby, nie rozdzielę. No w miarę rozdzieliłem, ale to było biedne. Kurczę, tak nagle się gra, ta gra włącza zawsze. Ciężko mi tak z tego całego ekranu ładowania teraz funkcjonować. Co jest ciekawe, on ma D+, z tego co tam chyba zauważyłem na szybko. Więc chyba nawet jest dobry. Znaczy w porównaniu do mnie, no, do osoby, która praktycznie nie gra. I trochę tych gier jednak musiał rozegrać. No ale gramy tym razem na Terana. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Przed chwilą też wbiłem do gry gościa, który szukał... Oj! Który szukał po prostu jakiegoś słabego przeciwnika. No to pomyślałem sobie, że no dobra, zagram może inną rasą, żeby było ciekawiej. Ale też bym zbanował, bo tutaj można kogokolwiek z gry oczywiście wyrzucić, nie? Dołączasz do kogoś gry, on tam pewnie się jeszcze sprawdza na stronie, czy na czymś. Czy dobry, czy słaby, czy łatwe punkty, czy nie. I tyle. No dobra. No, buduj się, buduj. Teraz asymilator będzie. Na Terana oczywiście zaczynamy od dragunów. Może uda się nam nawet jakiś dragon rush. W sumie to lepiej wyślemy jakiegoś scouta, żeby nie było. Jak teraz z tym będzie? Dobra, powiedzmy. Kiedyś zupełnie inaczej operowałem klawiaturą niż teraz wy to widzicie, więc no trochę to wygląda jak wygląda. Kiedyś po prostu miałem o wiele większą wprawę, jeżeli chodzi o Brood War'a. No jeszcze mi się budynek skończył, nawet tego nie usłyszałem. On chyba tutaj go nie ma, bo Terani zazwyczaj robią walla, dokładnie, jego tutaj nie ma. Jest mapa na 4 graczy, więc łatwo sprawdzić. Znowu gram na tym pytonie, czyli na tej mapie... A nie, na pytonie jeszcze nie było, nie nagrywałem. Nawet nie grałem. Bo tamta to była Fighting Spirit. Zatem gry na tej mapie jeszcze nie widzieliście. Mi tak jakoś tak, nie wiem dlaczego, w sumie inna się skojarzyła. No, tutaj jest. Jak widzicie. No i tam się zaraz do niego przebiegnę. Oczywiście on zacznie od jakiegoś mecha. Kilku Marines też się przy tym robi, jak widzicie. A ja na jednym gatewayu sobie zaraz zaekspuję. No i pomyślimy potem, co dalej. W sumie tego kolejnego pylona gdzieś tutaj lepiej by było, chyba jakbym zbudował. Co on tutaj robi? Uciekaj, gościu. No i rany, jeszcze nie zakolekowałem kolejnego draguna. Znaczy, albo dobra. Pominę go i zrobię szybciej expa. Trochę to przypomina granie w dwójkę. Ale naprawdę tylko trochę. Żadnego Dragon Rush'a nie będzie specjalnie. No i co jeszcze jest warte uwagi? To, że tu nie widzę żadnego command center, więc jest szansa, że on może mnie tutaj będzie zaraz atakować. Zatem trzeba się nas... No, zamiast po prostu zrobić robotics facility, zrobię kolejne gate'y. Wydaje mi się to rozsądniejsze. Chociaż naprawdę, buildów to ja praktycznie w ogóle nie pamiętam. Mówiłem bez bicia. Nie pamiętam, jak ja kiedyś grałem PvT, mimo że... Zdaniem wielu miałem nie takie złe PvT, oczywiście na tym poziomie takim, no niskim, poniskim, ale myślę, że w miarę dobrze mi się ten matchup przynajmniej.
No i on cały czas nie zaekspował. Tutaj naprawdę jest potencjał na to, że on zwyczajnie będzie pushował jakoś. Tak jest, jest push. No i będzie groźnie, bo tu miny też będą, a ja nie mam na miny detekcji żadnej. Także przez całą mapę muszę mikrować, żeby... Oj, nie, 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 żyj. Mikruj. I teraz tak, trzeba tu się zablokować wejście. Przede wszystkim zablokować wejście, żeby on mi wulturami i swoimi minami też nie wbiegł do głównej bazy. A, on już właśnie to zrobił. Nie! Uważajcie, tutaj teraz są miny, więc nie mogę się wracać. No i bronimy się też jak możemy. Tutaj się trzeba znowu zablokować. No i bronimy się przed tym jego atakiem z jednej bazy. Dziwnym, bo dziwnym, ale jednak atakiem. Wycofał się też podejrzanie. Może zadam też Siege Tankowi trochę obrażeń. No i nie przedstawia się to wcale specjalnie fajnie. Co tutaj, nie ma min żadnych? Dobra, jest spoko, bym powiedział. Muszę w minę celować. Nie, nie trafiłem w minę niestety. I teraz on mi się dorwał do probek, więc w sumie sytuacja dla niego idealna, bym powiedział. Obserwatorium, żeby zaraz robić obserwatory. Przypominamy, że... Przypominam, że proby nie aktywują min, więc nie ma tu takiego problemu. No i pytanie jest też takie, czy on, co on zrobił tak naprawdę, czy on zaekspował, czy... Oj, nie! Au! Czy on zaekspował, czy będziemy dalej atakować na tych dwóch bazach z uporem maniaka? No póki co wysłałem tą probę, żeby to sprawdzić. Zrobię rivera, bo obiecałem komuś rivera w tym matchupie. No i ekspuję, także spoko. Fajnie się grałem, powiem. Jakby ktoś się pytał. Jest co robić, tak na serio jest co robić. No i teraz tak, zostawimy tutaj Draguna. I robimy taki wypad resztą ekipy. Sprawdzić, co się dzieje. Ale ma strasznie mały zasięg widzenia ten obserwer, jak możecie sami zresztą zauważyć. On mi tu jakiegoś dropa też może zrobić. Trzeba na to trochę uważać. Idę dalej, może czyścić jakieś miny jak są. A, no i na Terrana przecież szybko się trzecią bazę zakładało, ja tutaj zwlekam. Zatem pomikrujemy już za chwileczkę. O nie, to było fatalne. Nawet same wultury mogą mi teraz atakować tego Draguna i tyle z tego będzie. Aj. On nawet, on już tutaj widzę jest ograny. Pewnie znowu mi zaminował wejście. Tutaj się trzeba koniecznie zawolować na rampie i ustać czymś. Tutaj w ogóle nie ma ekonomii. Ale ma faktory. Sporo nawet.
Słabo mi idzie, szczerze mówiąc, z tym mikroriverem. Tak obiektywnie mówiąc. On się tu już nawet rozkłada. Ale też mu zabieram dużo czasu, tylko że strasznie duże nadwyżki mi się tworzą. Więc trzeba jednak budować to. No ale fajnie się też migruje. Strasznie pójdę na trzecią bazę. Tutaj pewnie minę mi już postawił, więc trzeba też się na to zabezpieczyć. I jeszcze idę sprawdzić, gdzie on ma trzecią swoją bazę, czy w ogóle też ma. Za dużo się staram nie zakolejkowywać w kolejnych gatewayach, żeby nie było tutaj bałaganu. A, no i szybkość do obserwatorów, tak, G. Uczę się StarCrafta na nowo. Wspaniale. On nie ma w ogóle trzeciej bazy. Pan. A teraz ja pod... A, chyba że ma też do środka zbudowaną. Zastanawiam się, czy zrobisz tego sztorma. A, zrobię, żeby było fajnie, żebyście widzieli, jak wygląda sztorm. Gdzie ten sztorm? P. Boże, te hotkeje porozrzucane pięknie. No, już tych sztormów to będzie konkretna ilość. Ty, to on jednak nie zaekspował. Wygląda na to. Czyli dobrze. Dla mnie. Teraz zdobywamy mniej więcej panowanie nad mapą. Pyton ogólnie też jest dobrą mapą dla protosów przez to otwarte przestrzeń. Pyton to nazwa mapy naturalnie. Tam chyba jakieś wultury mi przejeżdżają. Tak, tutaj jadę jakieś wultury. No i z szybkością dla dragunu, znaczy dla obserwatora, już nie muszę się martwić o to, że tam mnie obserwator gdzieś wyprzedza, czy się spóźnia. No, proszę pana, no nie możesz tak walczyć. On po raz min tutaj powinien stawiać miliony. Tutaj nie ekspuję. Nie! O, zepsułem straszliwie. Tutaj sobie tak naprawdę sam zablokowałem przejście. No i arbitery. W sumie wszystko zrobię, nawet jeżeli mógłbym to w zasadzie wygrać, to chcę zrobić sobie arbitery. Normalnie jak na Boże Narodzenie się czuję z tym wszystkim. Dobra, raz, dwa, trzy. Trzy. Ale opóźnienie jest spore w wysyłaniu komend i reakcji jednostek. W sensie wolno one reagują. I zrobimy jeszcze ten mix z szatlem i ze sztormem, ale będzie fajny gwiazd. Tylko szkoda, że nie mam szybkości dla tych gości. No, będzie miazga. Gullivera zostawię i zrobimy Storm Dropa. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Jeden, dwa. Dobra. Tutaj jest budynek do arbiterów.
No i gdzie ten mój shuttle jest? Tutaj jest piąta grupa. O, widzę, że ostro się tu będzie kampić nasz przyjaciel. O, panie! No, to jeszcze bardziej nam się arbitery przydadzą. A, i ulepszeń w ogóle nie robię, o. No to tutaj popłynąłem z tymi ulepszeniami. I teraz tak, robiło się, pamiętam, taki myk. Raz, dwa, trzy. Milion gateway tu też będzie. A się nacieszę, a co? Jak on nie chce wychodzić z bazy, to ja się chociaż nacieszę. No, jednak tutaj ma tego. O, wow! Się rozbrykę. O, tak, na pewno mi tutaj minę postawisz. Nie, on nie ma tego sporo. Ale ja tutaj też muszę gonić. Zrobimy status field, a potem recall. I będzie po prostu super. Widzę, że gość ma na serio jakąś koncepcję nagrania tej mapy ciekawą, w sensie nie wychodzi w ogóle z bazy, no jakiegoś pusha też nie próbuje wystosować, no nic. Chociaż no może wreszcie? Tak, chyba będzie ekspował tutaj w tym miejscu dokładnie. Gdzie jest trzecia grupa? Tutaj, dobra, spoko. Robimy w dalszym ciągu, co robimy. Jeszcze limitu nawet nie mam. Kurczę, to taka nadwyżka była. Już mamy szybkość dla naszego szatu. Ale on się zakampił, run. Przesadł. Gdzie on tutaj jest? Tutaj, dobra. Od góry nie bardzo, co jest. Ale ja jestem zadowolony. Kurczę, ale na serio wolno się te arbitery robią. Już nawet ulepszenie się jednym zrobiło. Tu od dołu nie podejdziemy za bardzo. Co za kamper. Ale mi to nie przeszkadza. Ja się nacieszę. Nawet jakbym to przegrał, to się i tak już nacieszyły. Dobra, jazda. Robimy jakieś gwiazdy zaraz. No gdzie jesteś? Ale będzie się działo. O Jezus, o Jezus. O Jezu, to miazga. Z tymi sztormami to był świetny pomysł. I moje jednostki są niewidzialne. Proszę, nie pisz jeszcze GG. O, zaraz zobaczycie Rico. Może. Coś wspaniałego. Nie.
tak. No ten Reaper to w sumie mogą gdzieś tam wyrzucić. No się wyrzucić, nie? No w żadnym razie wyrzucić, ale wiecie, czymś innym się by mógł zająć. Myślałem, że on mi gdzieś będzie kontrował wulturami albo coś. Nic. Nieważne. Już jest limit. Dobra, robimy wjazd w jego ekspansję na dole, bo mamy arbitera. I arbiter Maricola. Cudownie, cudownie. Już jest energia, bo to 150 energii zabiera. I jesteśmy na miejscu. Stracimy arbitera niestety. Ale i tak jestem cały po prostu szczęśliwy. Tylko teraz, kurczę, trochę zepsułem, bo nie mam w ogóle kontroli nad mapą. Aha, on tutaj idzie. Super. Idziemy to rozminować wszystko. I rzucimy status field też na to wszystko. Gdzie są jego tanki? Co on tu w ogóle nic nie ma? Widzicie, są teraz zamrożone i nie strzelają. Przynajmniej te dwa. No tu nic nie ma. O, ma tego. Science Wizzu. Co, nie zaekspował tu nawet jeszcze? Co on tu ćwiczy? Się tutaj cały czas czai, czy on co on robi? Dobra, zamroziliśmy dziada. Aha, tam na dole też go zamroziłem z tym, że... Piękna sprawa. Haha, taką grę chciałem nagrać, to wam mogę zagwarantować. Byście chociaż zobaczyli, jak pięknie to wygląda. No, 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 i Storm na SCV, i Storm na SCV. O, tak. O, i tu jeszcze od góry, i już nie ma linii mrał. Coś pięknego. I ten zlota jeszcze tutaj to zniszczy. GG! No i on miał D+. Także... No, no może nawet od tego, tej nieaktywności i z Ceminos bym powalczył. Ale nie, on jakoś słabo grał, kurczę, tak mi się zdawało przynajmniej. No ale GG, ja jestem cały zadowolony z siebie, także do następnego.